Obiecałam Wam, że nagram jeszcze jeden film o aparacie ortodontycznym, takie trochę before and after, więc dzisiaj właśnie pokażę Wam, jak wyglądał mój zgryz przed, jak w trakcie leczenia i po. Jeśli chcecie trochę posłuchać o tym, jak się w ogóle przygotować do noszenia aparatu ortodontycznego, to tutaj zobaczycie mój poprzedni film, który nagrywałam jeszcze zanim go ściągnęłam, a dzisiaj będzie w sumie więcej takich fotek i taka, nie wiem, my story. Nagrywam ten film po prostu dlatego, bo sama przed założeniem aparatu szukałam właśnie takich fotek i takich filmików, żeby zobaczyć, o Boże, jakie ładne będą moje zęby. Więc dzisiaj Wam pokażę, co takiego, jak wyglądało moje leczenie i co takiego aparat zrobił właśnie z moim zgryzem. Zacznijmy od tego, jaką miałam wadę. To nie miałam jakiejś super dużej wady i bardzo długo się wahałam, czy w ogóle założyć aparat, czy nie. Ale przekonał mnie mój dentysta, który powiedział mi, że mogę mieć problemy na starość, ponieważ moje zęby nie mają podparcia, są źle ułożone względem siebie. I mimo, że koszt aparatu wcale nie jest niski, o czym też mówiłam w poprzednim filmie, no to sumarycznie suma, jakby koszt implantów zębowych, które być może czekałaby mnie w przyszłości, byłby większy, więc zdecydowałam się na to, żeby ten aparat założyć. Zatem też mnie przekonało bardzo zdjęcie Elizy, z którą kiedyś rozmawiałam i pamiętam, że miała podobne trochę zęby. I kiedy zobaczyłam jakieś śliczne ma zęby po zdjęciu aparatu, stwierdziłam, wow, shut up and take my money. Dobra, wracając już do konkretów. Dwie rzeczy. Po pierwsze miałam wysunięte trójki i cofnięte dwójki. Takie trochę wampirze kły. Aż tak mi to nie przeszkadzało. No mówię, trochę powodowało, że wyglądałam może trochę bardziej dziecięco. Trochę mi to przeszkadzało, trochę nie. W dzieciństwie sobie żartowałam, że mój dziadek był Drakulą i stąd mam takie kły. Kiedyś dowiedziałam się też, że w Japonii w ogóle niektóre dziewczyny specjalnie sobie właśnie tak krzywią zęby, żeby mieć właśnie taki zgryz, bo krzywe zęby są w jakimś tam rejonie uważane za urocze. Nie wiem, tu aż tak na kulturze Japonii nie znam, może wypowie się ktoś, kto lepiej się zna, ale jakoś tak stwierdziłam, standard od Boga. Niektórzy chcą mieć takie zęby, tak samo jak niektórzy chcą mieć duży tyłek. No dobra, no to zaakceptujmy to. Ale też słyszałam nieraz od znajomych, typu jeżdżący na castle party, że z takimi zębami to ja bym miała rwanie u gotów. Co prawda nigdy nie umawiałam się z gotem, bardziej z programistami, ale gdybym chciała, no to już miałam niezaprzeczalny atut. Dobra, ale na serio, no ważniejsze jednak jest zdrowie, więc zdecydowałam się na ten aparat. Ale jednak to, co bardziej przeszkadzało i to, co właśnie mogło powodować te problemy w przyszłości, to, że miałam przodozgryz. Czyli moje zęby nie wyglądały tak, że żuchwa była za górną szczęką, tylko na odwrót. Tak trochę wyglądało to dla mnie jak z Pięknej i Bestii, ten bestia. No i przez to też nie uśmiechałam się nigdy pełną gębą, jak to się mówi, bo nie podobało mi się to. A kiedy się uśmiechałam, to te zęby gdzieś tam znikały. Czasem na zdjęciach wyglądało, jakbym w ogóle nie miała zębów. No i tak, po założeniu aparatu od razu widać mocno tą wadę. Z racji tego, że nie miałam wszystkich zębów włączonych w ten... Nie miałam wszystkich zębów włączonych w aparat, no to jeszcze bardziej podkreśliło to, że te zęby są po prostu krzywe. No i jeśli macie krzywy zgryz i zaraz jak założycie aparat, to spodziewajcie się to, że niestety na początku aparat to po prostu podkreśli. To jest kwestia raczej miesiąca, dwóch, może trzech, bo to jest akurat plus noszenia aparatu. Pierwsze miesiące widać od razu efekty. Jest tak, że od razu widać zmiany. Pierwsze co, oczywiście założyłam obydwa łuki na raz. Nie było tak, że musiałam najpierw jeden, potem drugi. Nie pytajcie mnie, czy to ma sens, zakładanie na raz, czy jeden, drugi, bo taką decyzję podejmuje ortodontka. Nie ja. Ja nie jestem ekspertem. Ja tylko opowiadam o tym, jakie jest moje doświadczenie. To wcale nie czyni ze mnie ekspertem. Pierwsze co, to trzeba było zrobić po prostu miejsce na te dwójki, żeby w ogóle je przesunąć trochę. Więc miałam takie założone druty pomiędzy jedynką a trójką, taką sprężynkę, która właśnie rozsuwała zęby. Zasadniczo przy aparacie da się zarówno te zęby rozsunąć, jak i zsunąć z powrotem. Jeśli chodzi o rozsuwanie, to właśnie zakłada się taką sprężynkę, a później, co śmieszne, okazało się, że jedynki mi się za bardzo rozsunęły, więc znowu na jedynki miałam zakładane takie łańcuszki, które właśnie je zbliżają. Takie łańcuszki też się zakłada, kiedy ktoś ma diastemę. Czyli to taką szparę między zębami, albo za duże przestrzenie między zębami. Tak też miałam na przykład na dolnych zębach, ponieważ właśnie tą dolną, tą żuchwę miałam szeroką bardzo, to trzeba było te zęby trochę ściaśnić. Więc było to robione właśnie takimi
takimi łańcuszkami. To, co było dla mnie najgorsze, to tak zwane podwyższenia. Czyli miałam na zębach okrągłą plombę, która powodowała, że nie byłam w stanie zamknąć tej szczęki. Czyli zamiast tak, zawijałam tak. Przez co sepleniłam, nie wyglądało to fajnie, no ale przede wszystkim to seplenienie, to było niewygodne, ciężko było gryźć. A służyło to temu, żeby ta żuchwa i szczęka z powrotem się ze sobą jakby ułożyły w inny sposób, po to, żeby faktycznie dało się przesunąć, no bo to nie jest jednak łatwo przesunąć względem siebie dwie takie płaszczyzny, więc tak to służyło temu, że one się rozkontaktowały, o, to się nazywało rozkontaktowanie, nie miały ze sobą kontaktu przez jakiś czas, więc jakby musiałam się na nowo uczyć obsługiwać swoje zęby. Na moje leczenie trochę wpływ miał Krzysiek Gąciarz, bo dzień po tym, jak byłam u ortodontki, mieliśmy się spotkać i miałam go oprowadzać po Warszawie. I pamiętam, błagałam moją ortodontkę, żeby znowu mi nie zakładała tych rozkontaktowań, bo ja wtedy później nie mogłam mówić. Ja mówię, no mam oprowadzać kolegę po Warszawie i jak ja będę syplenić? To powiedziała, dobra, rezygnujemy z tych rozkontaktowań, ale za to dam pani wyciągi. No i jeśli nosiliście aparat, to pewnie wiecie, co to są wyciągi. Jeśli nie, to może źle, że wam mówię. Wyciągi to jest w sumie coś jeszcze gorszego, aczkolwiek o tyle dobre, że można je zdjąć. I do filmów je oczywiście zdejmowałam, więc nie widzieliście ich na filmach. Ale jeśli oglądaliście moje snapy, to pewnie kojarzycie często, bo ja to właściwie cały czas nosiłam je. Ale już mówiąc, o co chodzi. Wyciągi to są takie gumki, które zakładamy między górnymi a dolnymi zębami. I one mają tak naprawdę na celu właśnie trochę jak taka taśma, przytrzymać nam te szczęki, przesunąć je też względem siebie. No ja tych wyciągów naprawdę nosiłam dużo, nosiłam nawet po 4 na raz takie gumki. Później, w późniejszych fazach nosiłam jeszcze na samych przednich zębach, na jedynkach, co wyglądało naprawdę strasznie. Ale ortodontka się ze mnie śmiała, że jestem jej po prostu najbardziej skrupulatną pacjentką, bo o ile zazwyczaj widać, po prostu jak ktoś przychodzi na wizytę, to widać, czy nosił te wyciągi, czy nie, no to ja nie dość, że w nocy, to jeszcze nosiłam w dzień, żeby jeszcze szybciej było widać efekt. Nie wiem w sumie, czy to faktycznie miało jakiś wpływ, czy dzięki temu szybciej zmieniałam aparat, czy nie, ale jakby wolałam chuchać na zimno, jeszcze pytałam, czy mogę nosić w dzień. Powiedziała mi, no tak, zazwyczaj ludzie nie noszą, bo to jest niewygodne. Na razie tego, że wtedy jeszcze nie pracowałam jako trener, tylko pracowałam w firmie przed komputerem, więc mogłam sobie pozwolić na to, żeby po prostu cały dzień siedzieć z tymi śmiesznymi gumkami. No i nikt nie musiał mnie rozumieć, a mój szef i tak mnie rozumiał, bo siedział naprzeciwko. No i tak, o ile pierwsze pół roku to było takie faktycznie super efekt wow, bo szybko bardzo wyprostowało się, tak mniej więcej. To, i tak naprawdę po tym pół roku to ja bym już mogła ściągać, mi by tak nie przeszkadzało, tylko właśnie cały czas nie był ustawiony względem siebie. Później dopiero kolejne pół, to było tak, że one coraz bardziej, i to też było śmieszne, kiedy czułam, że z każdym tygodniem inaczej jem, inaczej żuję, kiedy te zęby nareszcie się ze sobą styknęły, bo górne z dolnymi się nigdy nie stykały, a później znowu przestały się ze sobą stykać, bo przesunęły się w drugą stronę. No i też miałam trochę, może nie kompleks, ale nie bardzo mi się podobało to, że z profilu nie miałam w ogóle górnej, nie miałam w ogóle górnej wargi. Nadal ona jest mała, ale przynajmniej coś tam się pojawiło. I przynajmniej nie mam takiego płaskiego z profilu. I każda kolejna wizyta, już potem, kiedy one się przestawiły, to było pytanie, czy jeszcze. Bo ta końcówka to już jest takie, wiecie, skoro już założyłem ten aparat, niech te zęby będą idealne, więc przychodziłam i zawsze sama miałam jeszcze, dobrze, przesuńmy jeszcze tutaj tą trójkę troszeczkę, ten zęb chcę trochę pod takim kątem, to coś tam, no i ortodontka mi wszystko, sama oczywiście też podejmowała decyzję, tłumaczyła mi na przykład, dlaczego niekoniecznie przesunięcie tej trójki jest okej, że jednak no, te zęby nie będą takie jak od linijki, bo po prostu no, są nierówne, są różnej wielkości, i na to nie wpłyniemy, mogę co najwyżej założyć, jakby dokleić sobie kawałek zęba. No ale nie wiem, może się kiedyś na to zdecyduję, ale nie, jakby mam teraz ważniejsze wydatki. I no w końcu po kolejnym pół roku, kiedy już te zęby było okej, no to kolejne pół roku to było już takie delikatne ich ustawianie względem siebie. Ostatnie szlify, no to już było tak, że nosiłam też wyciągi, ale tam na tych tylnych zębach, żeby też te zęby trochę
poustawiać względem siebie zdjęcie wreszcie tych rozkontaktowań, to było dla mnie wybawienie, aczkolwiek po jej zdjęciu nagle zrobiło się tak dziwnie, bo takie miałam nagle większe te zęby i teraz znowu zrobiło się takie malutkie i takie okazało się, że te zęby też jakby trochę weszły trochę mocniej w te dziąsła i dopiero one teraz jakby wychodzą. Dziwnie w sumie to brzmi i nie pokażę raczej tego na zdjęciu. Dobra, w sumie to tyle, no i dzisiejszy mój zgryz. Jeszcze pokażę Wam zdjęcie tych moich wycisków, jak wyglądały przed i jak wyglądały po. Spróbuję też od mojej ortodontki dostać zdjęcia, które ona robiła jako właśnie na upamiętnienie tego. Zresztą nawet widać było na tym rentgenie, że te zęby faktycznie inaczej wyglądają. No ja też to widać, hello, widać to i w lustrze i w ogóle inny mam uśmiech, inną twarz i nie spodziewałam się, że będzie aż taki efekt. No ale mówię, przede wszystkim cieszę się, bo wiem, że to jest coś dla zdrowia, a to, że te zęby naprawdę wyglądają ładnie, chociaż idealne nie są, ale też nie zależą mi na tym, żeby były super idealne. No ale podoba mi się. Po zdjęciu aparatu nadal jeszcze podtrzymuje się ten efekt. Przykleja się do zębów taki, w ogóle samo zdejmowanie aparatu. No do najprzyjemniejszych nie zależy, o ile zakładanie nie boli nic i jest bardzo przyjemne i miłe i w ogóle. To przy zdejmowaniu jednak te zęby się poleruje, żeby ściągnąć resztki kleju, więc wyobraźcie sobie, że to nie jest przyjemne. Później przykleja się jeszcze taki drut i na dolnych, i na górnych zębach od wewnątrz i ten drut już się nosi do końca życia. Trochę też mnie to przeraża, że muszę to już mieć cały czas. Prawda? No, przyzwyczaiłam się do tego, nie przeszkadza mi to jakoś bardzo, ale fakt, że jeśli to się odkleje, będę musiała jeździć do tej mojej ortodontki, a co jak zmieni gabinet, to nie wiem, nową szukać, czy jeździć za nią gdzieś indziej. Więc akurat to też możecie sobie przemyśleć, jeśli na przykład leczycie się gdzieś tam u rodziców, gdzieś w innym mieście, a przeprowadzać się do innego miasta, bo nie wiem, czy na przykład inny ortodonta też Wam może taki drut później poprawić, jeśli on się odklei. No i noszenie retencji, czyli aparatu wyjmowanego, który nosi się już po zdjęciu tego stałego, po to, żeby podtrzymać ten efekt. Też mnie pytaliście o to, ile godzin się go nosi, to też podejmuje decyzję ortodonta. Ja miałam tak, że powiedziała mi ortodontka, żebym nosiła na całą noc, czyli na 8 godzin, plus 4 godziny w ciągu dnia, czyli sumarycznie 12 godzin. No czyli pół doby chodzę bez aparatu, pół doby chodzę w aparacie. U mojej koleżanki okazało się, że te zęby jednak trochę jeszcze mają tendencję do przesuwania się, więc w ciągu dnia musi nosić 8 godzin, czyli aż 16. Znam osoby, które po zdjęciu aparatu musiały tę retencję nosić przez 24 godziny, żeby cały czas utrzymać ten efekt. Więc naprawdę nie ma reguły, no mówię, tutaj ortodonta podejmuje decyzję, bo on się na tym najlepiej zna. Napiszcie mi, jakie są Wasze doświadczenia, jeśli sami kiedyś chodziliście do ortodonty, jeśli wyleczyliście zęby, no bo no mówię, jak dla mnie efekt jest po prostu wow, mogę się uśmiechać i czuję, że w ogóle inaczej się je, inaczej się mówi, inaczej się wszystko robi. No i co, pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał, kliknijcie w dzwoneczek koniecznie, zażyjcie też moje pozostałe social media i widzimy się w kolejnym odcinku.